Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy pyszny domowy chleb pełnoziarnisty, razowy, u mnie ze słonecznikiem i siemieniem lnianym, ale można sięgnąć po dowolne ziarna i dodatki, jakie lubicie do tego typu pieczywa. Chleb jest bardzo prosty do przygotowania, przepyszny, taki lekko wilgotny i mam nadzieję, że posmakuje Wam co najmniej tak, jak nam smakuje. Ja z pełnym przekonaniem prezentuję ten przepis i zachęcam do jego wypróbowania w Waszych domach. Podaję proporcje na jedną keksówkę, wymiary mojej keksówki podam jak zawsze w przepisie pisanym na blogu, a link do niego jak zawsze w informacjach pod filmem. Składniki odmierzam szklanką o pojemności 250 ml i będę mieszała tutaj dwa rodzaje mąk. Do miski wsypuję 2,5 szklanki mąki pszennej typ 1850, ja biorę graham, ale można wziąć też pszenną pełnoziarnistą typ 1850. Mąkę wsypuję luźno, tak nie ubijam, 2,5 szklanki. Następnie do tego dosypuję szklankę mąki pszennej razowej typ 2000 do wypieku chleba, pół szklanki siemienia lnianego, pół szklanki łuskanych ziaren słonecznika, 1/3 szklanki otrębów. Ja biorę żytnie, bo takie akurat mam, ale można podmienić je także na przykład na pszenne. Owsianych zazwyczaj nie daję, bo one są takie bardziej wilgotne. Biorę te takie bardziej suche otręby, czyli żytnie bądź pszenne właśnie. Łyżka cukru, taka czubata łyżeczka soli, powiedzmy 1,5 łyżeczki soli, jedno opakowanie drożdży instant, czyli tych suchych, takich na pół kilo mąki, 7 gramów bądź 8 gramów, w zależności od tego, jakie drożdże kupicie. I wszystkie składniki dokładnie mieszam. Ja mieszam trzepaczką, dzięki temu lepiej spulchnie mąkę, no i też dokładniej wszystko się wymiesza. I do tego wlewam teraz pół litra ciepłej wody, takiej ciut cieplejszej niż temperatura ciała, nie więcej jednak niż 40 stopni, żeby nie sparzyć drożdży. I wszystko dokładnie mieszam, można łyżką bądź mikserem o specjalnych nakładkach do ciasta drożdżowego. Ja skorzystam z miksera, chwilę wyrabiam, ale łyżką też spokojnie będzie dobrze. Tak to wygląda. Ciasto przykrywam teraz czystą ściereczką i zostawiam w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Jeśli robicie ten chleb zimą, to można wstawić na przykład do rozgrzanego do 50 stopni Celsjusza piekarnika lub wstawić do większego naczynia wypełnionego na przykład ciepłą wodą. W miesiącach cieplejszych można ustawić tę miskę po prostu na słońcu i ciasto będzie pięknie rosło. Po godzinie wygląda tak. Bardzo ładnie wyrosło, przepięknie pachnie chlebem i przekładam do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Starannie dociskam do dna, wygładzam z wierzchu, ja wygładzam po prostu łyżką namoczoną w ciepłej wodzie. I teraz można to z wierzchu posypać na przykład mąką, otrębami bądź ziarnem słonecznika. Ja wybiorę słonecznik, podawałam go do środka i bardzo dobrze będzie tutaj pasował. Delikatnie go tylko dociskam do ciasta, tak żeby ładnie się zapiekł i nie odpadał tak łatwo po upieczeniu i podczas krojenia. Tak to wygląda i chleb ponownie przykrywam ściereczką i zostawiam na jakieś 20-30 minut do ponownego wyrośnięcia, tak naprawdę do czasu, żeby doszedł do brzegów foremki. Pod koniec tego wyrastania rozgrzewam piekarnik do 200 stopni Celsjusza, tak żeby wyrośnięty chleb od razu wstawić do gorącego piekarnika. No i kiedy wyrósł, wygląda tak. Spryskuję go delikatnie wodą, albo zwilżoną w wodzie ręką, albo wodą w atomizerze. Wstawiam do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół bez termoobiegu przez jakieś 80-90 minut. Tak naprawdę trzeba uważać i pod koniec bacznie obserwować, bo każdy piekarnik piecze nieco inaczej. Zdarzyło mi się, że piekłam w nie swoim piekarniku i ten chleb wyszedł taki bardziej wilgotny, znaczy on zawsze jest wilgotny, ale jeśli będzie pieczony za krótko, to może się zdarzyć, że będzie, no nie wiem jak to nazwać, zakalec, więc jeśli jest taki efekt, to następnym razem będziecie wiedzieli, że trzeba piec go po prostu dłużej. U mnie piecze się 85 minut, czasami 90 minut. Po upieczeniu wygląda tak. Przepięknie. Wyjmuję go teraz z formy, póki jeszcze gorący. Wykładam na metalową kratkę, raszkę, ruszt, po to, żeby stygnąc nie parował od spodu i zostawiam do całkowitego ostygnięcia. I dopiero kiedy ostygnie, można kroić. Wygląda tak. Wspaniale, smakuje także wspaniale i uwierzcie mi, że ta pierwsza kromka świeżo upieczonego chleba z masłem to jest naprawdę coś wspaniałego i każdy chce po nią sięgnąć. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jak sami widzieliście, chleb bardzo prosty, trzeba się tylko zaopatrzyć w odpowiednie mąki i można cieszyć się własnym, domowym, pełnoziarnistym chlebem razowym z ziarnem. Zachęcam do wykorzystania przepisu i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.